dzisiaj oficjalne stanowisko i na tyle dziękuję. Indywidualnych rozmów jako konferencji nie będzie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, jeżeli chodzi o tematy, o których nie było mowy, o których nie mówiliśmy, na które odpowiedź nie padła, to bardzo proszę. Pan Jacek Białogłowy. Ja mam pytanie, czy moglibyśmy poznać treść SMS-a, ponieważ Pan Prezes powiedział, że zasugerował tylko zmianę w kontekście takim, żeby młodzi zawodnicy jeździli, natomiast Pan Trener powiedział, że dostał SMS-a o treści nie rób się taktycznych przed chwilą. Więc jaka jest treść tego SMS-a de facto? Ponieważ Żeby w SMS-ie było napisane w trakcie meczu, nie rób się taktycznych, Pan przed chwilą powiedział. Tak mi powiedział, tak mi powiedzieli moi współpracownicy, tak? A ja nie wiem, nie widziałem tego SMS-a w trakcie zawodu, widziałem... Ale w tej chwili pan go ma na telefonie. Ja nie mam go na telefonie. Ja mam tylko ten SMS, który przyszedł wcześniej przed meczem. Na telefonie mają moi współpracownicy, ja go nie mam. Ja to Państwu powiedziałem, że nie dostałem od prezesa takiego SMS-a, bo go po prostu nie mam. Dostałem wiadomość podczas zawodów, że słuchaj, jest prezes mój nie robi taktyczny, tak? Jak już było po tych dwóch wyścigach, nie taktyczne poszły, tak? I dlatego też tak. Tak to bym dostał. Ja nie mam tego SMS-a i tu przyznałem się, że powiedziałem nieprawdę, że nie podobało to naprawdę, że ja otrzymałem SMS-a, tak? I o to tutaj to wszystko chodzi w tym momencie. Myślę, że... Ja rozumiem, bo zamknięcie według mnie sprawy SMS-a byłoby najlepszym. Po prostu pokazanie jego treści, ponieważ w tej chwili znowu domysły, czy to był SMS tylko sugerujący, że młodzież ma jechać, czy też SMS sugerujący zdecydowanie proszę nie wprowadzać. Panie Jacku, ja myślę, że Pan trochę ostatnio za dużo krzywdy zrobił dla klubu i dla kibiców. Czytałem Pana, miałem czas, bo rzadko czytam różne pisma, wywiady i swoje komentarze. Myślę, że proszę podać przykład, jeżeli pan prowadzi do niczego dobrego. Proszę się nie bawić w komisję śledczą, jeżeli trener powiedział panu, że nie dostał tego SMS-a i ja od początku mówiłem, że takiego SMS-a nie było, to proszę to uszanować. Jeżeli pan chce się bawić dzisiaj w policjanta i przeszukiwać telefony, to do niczego to dobrego nie zmierza. Podkreśliłem i chcę to powiedzieć jeszcze raz. Nigdy w swoim życiu nie kierowałem się tym, aby nie prowadzić zmian taktycznych. Jakby pan trochę pomyślał, to zmiana taktyczna za Protasiewicza, gdy pojedzie Bangkok, wychodzi na to samo finansowo. Zawsze walczymy do końca i tylko w tym przypadku, kiedy wynik drużyny był już dawno przesądzony, kiedy przegrywaliśmy wyraźnie we Wrocławiu i było po 11 czy 12 biegu, w luźnej rozmowie z jednym z ludzi, którzy byli przy trenerze, powiedziałem, że na miejscu trenera stawiłbym w biegu 14, ponieważ nikt nie zasłużyłby w nim jechać. Budka i Sówkę. I tylko wszystko. W 15 jadą zawsze najlepsi i nikt tego prawa im nie odbiera. Taka sytuacja miała miejsce w meczu z Toruniem, kiedy zamiast Jagusia pojechał Kurczyński. Czy w tym coś złego jest? Czy to jest sugerowanie wyniku, czy to są oszczędności? O jakich oszczędnościach mówimy, kiedy jedziemy na mecz w pewnym składzie, kiedy ściągamy z zawodników? Bijemy się do końca. Bijemy się do końca i będziemy się bić. I to, co napisali kibice, że ja nie wierzę. Gdybym nie wierzył, to by mnie tu nie było. Gdybym nie wierzył, to by nie przyjechał Henko, Lindgren i Wersen. Nie byłby Protasiewicz. Jechaliby młodzi, byśmy poddali ligę. Będziemy i zapewniam Państwa walczyć do końca i być może uda nam się spotkać w finale. To jest cel na sezon 2010-11-12-13. To jest cel prowadzenia klubu sportowego. A nie cel, o którym Państwo mówicie i wymyślacie jakieś wzgory. Bo to mnie, dla mnie to są wzgory, że ktoś zabrania rezerw, żeby zaoszczędzić. Zaoszczędzić na czym? To bym takiego zawodnika nie wypuścił, jakby nie było na niego pieniędzy. Tak samo podkreślanie wyniku finansowego klubu. Kto dzisiaj zalega pieniążki? Komu nie wypłaciliśmy? Kto nas ściga? Jaki komornik tu przyszedł? Zejdźcie trochę na ziemię, patrzcie realnie i podawajcie przede wszystkim prawdę. Prawdę i tylko prawdę, a nie wasze insynuacje, podejrzenia, artykuły, które kierują kibiców i ludzi na inne tory. Zobaczcie, jak jest w innych miastach, jak dziennikarze podają prawdę i opowiadają o rzeczach, które są w klubie. Dziękuję, to myślę, że wszystko. Ja mam pytanie. Żeby rozjaśnić wątpliwości, to SMS-y, które zostały wysłane przez Roberta Dechana, jakiekolwiek SMS-y,
i do Jacka Frączaka, nie wiem, Jacek Frączak tam był jako wiceprezes stowarzyszenia, menadżer drużyny na tym meczu. I ani jednego, ani drugiego SMS-a trener przed konferencją prasową nie widział, więc to nie mogło mieć wpływu na to, co się wydarzyło na konferencji, żeby tych wszystkich niedomówień nie było, bo to są te nazwiska, które są dla Państwa. Mam nadzieję, Piotr Kuźniak, kierownik drużyny i Jacek Frączak są jedyne dwie osoby, które jakiekolwiek SMS-a od prezesa dostały, z osób, które były w parkingu. I ani jednego, ani drugiego SMS-a trener nie widział, więc w związku z tym trudno, żeby mógł zacytować jego treść na konferencji prasowej. Zresztą większość z Państwa była na tej konferencji prasowej, ja też byłem. Pierwsza część konferencji była bardzo spokojna. Wypowiadał się trener bardzo krótko, wypowiadał się Greg Hancock. Przy którymś tam pytaniu nerwy puściły i to się pojawiło to, co się pojawiło. I tak naprawdę z tego cała zadyma, stąd ta dzisiejsza konferencja, stąd całe zamieszanie, które w tej chwili mamy w klubie. Więc jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tematów, o których nie mówiliście w tej chwili na tej konferencji, żeby już nie roztrząsać kto do kogo, czy to było między 12 a 13 biegiem, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To ja mam pytanie, panie prezesie, w takim razie, za co jest to zawieszenie teraz i czy nie uważa pan, że z racji tego, że już sobie coś wyjaśniliście między trenerem a prezesem, należałoby po prostu, tak mi się wydaje, no, dać spokój i po prostu odwiesić trenera, tym bardziej, że wczoraj całe środowisko zielonogórskiego Żużla sugerowało, że po tak dobrym meczu... Pierwszą część pytania, jakby pan słuchał, to by pan znalazł odpowiedź, a drugą część, co by pan zrobił, to jest pana sprawa. Ja odpowiadam za drużynę, proszę zostawić to do mojej dyspozycji. Czy mógłby pan mimo wszystko jeszcze raz powiedzieć, za co zawieszony jest trener Piotr Żyto, bo ja nie zrozumiałem. No to proszę sobie odsłuchać taśmy, na pewno pan to znajdzie odpowiedź. Dobrze, co musi zrobić trener, żeby zostać odwieszony i ewentualnie kiedy to może nastąpić, bo uwolniony nie został. Znaczy jest to wewnętrzna sprawa klubu i myślę, że to się w ciągu najbliższych tam kilku dni wyjaśni. Na pewno tego odwieszenia nie będzie dzisiaj podczas konferencji prasowej. A na ile jest zawieszony w takim razie dokładnie trener, czy możemy dowiedzieć? Komunikat prasowy dostaliście Państwo w niedzielę wieczorem. Jest to zawieszenie bezterminowe. Równie dobrze może skończyć się za dwa dni, jak i za dwa miesiące. Ja pytanie do prezesa, tylko ja mam spokojne pytanie. Jakby prezes mógł spokojnie odpowiadać, to bardzo proszę. Bo prezes naprawdę jestem spokojny i dobrze odpowiadam. Wprawdzie częściowo prezes odpowiedział, ale czy nie sądzi Pan prezes, że to, co kibice mówią na temat pańskiego wyjazdu. Pan ma prawo oczywiście do urlopu, ale drużyna była w bardzo trudnym momencie. Kibice podnoszą, że w takim momencie jednak prezes powinien być na miejscu. Czyli uważa pan, że mają przynajmniej częściowo rację? Oczywiście powtarzam, ma każdy prawo do urlopu, natomiast sytuacja jest była bardzo trudna. Pan też jak był na urlopie, to pana kolega Noskowicz Maciej zastępował i radio do dzisiaj żyje. Myślę, że podział ról w klubie jest na tyle precyzyjnie rozpisany i każdy wie, za co odpowiada. I nikt nie zostawił klubu samopas. Mój wyjazd był wcześniej uzgadniany. Były o tym poinformowane osoby, które miały być poinformowane. Moja obecność na miejscu, jak Państwo wiecie, nie krążę po parkingu, nie wtrącam się do składu, nie robię żadnych zmian, nie jestem osobą funkcyjną, nawet nie mogę z sędzią porozmawiać. Proszę przeczytać regulamin, do czego odwołuję się i jaka rola prezesa jest klubu. Tylko i wyłącznie reprezentacyjna. Tutaj mieliśmy podział ról zrobiony. Tak jak powiedziałem, zdarza mi się bardzo rzadko, że nie jestem na meczu ze swoją drużyną. Zawsze, kiedy były mecze, czy w Tarnowie, Rzeszowie, jeszcze ze starych czasów, w innych miastach, zawsze poświęcałem wszystkie weekendy. Jest to nie tyle mój obowiązek, co też moja pasja i chciałbym być z tą drużyną i jestem z tą drużyną na dobre i na złe. Chciałbym zakończyć tą konferencję i poprosić Państwa naprawdę o jakieś głębsze przemyślenia i wyciągnięcie wniosków z tego wszystkiego, bo wydaje mi się, że zrobiliście bardzo dużo szumu, zrobiliście zamieszanie na całą Polskę, a drużyna potrzebuje spokoju. Drużyna w tej chwili wchodzi w decydującą fazę. Jesteśmy też poniekąd wszyscy kibicami i wierzymy w ten klub i chciałbym, żebyśmy w to do końca wierzyli, bo sezon dopiero się tak naprawdę rozkręca. Wszystko jest przed nami. Ja wierzę w to. Myślę, że wierzą kibice, wierzycie Państwo i bądźcie z nami na dobre i na złe. Dziękuję bardzo i uznajmy, że ten temat SMS-a mamy zakończony, nie będziemy do niego wracać. Myślę, że obie strony się były dowiedziały. Pozostałych tematach oczywiście służymy, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzisiaj bardzo dziękujemy.